Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku serii o naszej szkole dowiedzam się Państwo, jakie zajęcia dodatkowe mogą wybrać nasi uczniowie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Cześć! Dzisiaj opowiemy Wam o kartach Multidog. Na zajęciach tworzymy swoje własne karty Multidog, mówimy jak mają na imię postacie i opowiadamy co lubią, a czego nie lubią. Tworzymy historię i tworzymy rymy o piktogramach i wymyślamy słowa na literę danego piktogramu. Karty Multidog są super! Cześć! Dzisiaj opowiemy Wam o kodowaniu i programowaniu i co na tych zajęciach robimy. Na kodowanie robimy różne zajęcia na macie do kodowania. Bardzo lubimy kodowanie i programowanie w grupach, bo razem współpracujemy. Kody piszemy na kartkach specjalnymi pisakami do kodowania. Programujemy osoboty, nadając im kody do poruszania. Kosmos z klasą! Zajęcia z kosmosu są bardzo fajne. Robimy projekty, rysujemy i uczymy się, co to meteor. Na zajęciach ze kosmosu rysujemy, śpiewamy różne piosenki. Kochani, serdecznie zapraszam Was na zajęcia dodatkowe z historii. W tej sali dowiecie się, dlaczego takie repliki mieczy z czasów średniowiecza są dla nas ważne. Będziecie wiedzieli, co działo się na całej tej mapie od XII do XX wieku, a może nawet i wcześniej. Będziecie uczestniczyli w licznych konkursach, olimpiadach, testach i wyjściach przedmiotowych. Zwiedzimy razem Poznań, zobaczymy, czym jest Ostrów Tumski. U nas w szkole historia to ciekawy i interesujący przedmiot. Serdecznie zapraszam na zajęcia dodatkowe. Zajęcia pozalekcyjne to świetna okazja do tego, aby przystanąć na chwilę, zastanowić się, co tak naprawdę mnie interesuje, w jakim kierunku chcę się rozwijać. My na zajęciach zoologii czy anatomii człowieka wychodzimy poza utarty schemat. Zadania, które wykonujemy, mają przede wszystkim charakter praktyczny. Realizujemy projekty, tworzymy klucze do oznaczania bezkręgowców, modele np. komórek zwierzęcych czy układu pokarmowego, lapbooki, sketchnotki, czyli notatki w formie graficznej z elementami tekstowymi, rozwiązujemy zadania typowo egzaminacyjne. Doskonalimy umiejętność posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Usprawniamy porównywanie, koncentrację, spostrzegawczość. W tym odcinku to już wszystko, ale proszę się nie martwić. Kolejne filmy przybliżą Państwa do Szkoły 72 w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy do zapisania swoich pociech do naszej szkoły.